Także siemano, ja jestem Erol, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu się pobrudzimy w błocie. No i co? Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do gry. Także witajcie. Ostatnio mieliśmy naprawdę cholernie trudne wyzwanie. Mianowicie musieliśmy dostarczyć dwie ciężarówki z zapasami do latarni morskiej na najeżonym skałami wybrzeżu oraz cele dodatkowe było dotrzeć na miejsce, gdy na pace mamy taki po prostu pojazd mały, taki to był chyba UAZ, no UAZ jakiś, i wyciągnąć C4320 z wody i dokonać napraw. No i to było kompletnie ciężkie. No jeszcze wziąć udział w wyzwaniu nocą, to tam akurat było easy, ale te dwa zadania były cholernie ciężkie. Zresztą jak ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to gdzieś tu albo tutaj nade mną wyświetli się link do poprzedniego odcinka. No i co? Zaczynajmy z wyzwaniem o nazwie Wizyta u babci. Przejedź lekkim pojazdem po błotnistej drodze. Cele dodatkowe: weź udział w wyzwaniu nocą, nie używaj wyciągarki i nie puszczaj gazu podczas jazdy. To będzie pewnie ciężkie. Ciężkie aż za bardzo. O Boże. Zaporożic. No dobra, no to spróbujmy. Czekaj, bo mi coś kamera tak. O, dobra, nieważne. Przełącz na noc. Dobra. I where nasza babcia mieszka. Sobie zaznaczę tak trasę. Plus minus. O Boże. I mamy tak, weź udział w wyzwaniu nocą ukończone, nie używaj wyciągarki. Czyli mamy cały czas jechać. I jechać, i jechać. Ale ma silne światło. Wunderbaum. Wunderbaum. Dobra, nie będziemy jechać sobie z kabiny, ale odpalmy sobie pojazd. Aha, AWD i blok dyfra nie możemy, ponieważ NIMO. Dobra, to będziemy sobie jechać tak głównie poboczym. O kurde, myślę. Nieudany cel dodatkowy. Aha, no to okej. Okay. Tak bym zrestartował. Dobra, no to jedziemy. Najgorsze jest to, że nie mogę puszczać nogi z gazu. Dobra, podjedziemy sobie tędy. O kurde! No i nie mogę używać wyciągary. Dobra. Trzeba to sposobem zrobić po prostu. Tu lewo. Tu środek. Tutaj na ukos. Grunt to złapać dobry grunt. Przyczepność po prostu. Dobra, na szczęście to nie jest jakaś mała trasa, znaczy to nie jest jakaś duża trasa, ale jest dosyć męcząca i tak ubrudziliśmy pojazd, że. O Jezus. Dobra. O Boże. Dobra, tędy przejdźmy. Jedź, 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 jedź. Okej. Tędy. Okej, okay, i tutaj tym poboczem. O kurde. No dobra. Przecież tu są kamienie. O! Spróbujmy. Dobra, w dupie mam ten niebezpieczny poziom wody. Znaczy nie tak dosłownie. O! Dobra. Dobra. Tutaj na lewo, znaczy na prawo. A teraz? Dobra, tutaj gdzieś. Tak na lewo.
Mniej więcej. Coś w tym stylu. Dobra, jeszcze W nie puściłem, więc jest git. O. Dobra, tutaj ten zakręt będzie. Mogę tędy? Czy gra uzna, że cheatuję i nie wiem, coś mi się stanie? Chyba mogę tędy. To na skróty, żeśmy tak trochę pojechali. Ale go skręca, co jest? Skręca i wykręca, jak jakiegoś Jacka na imprezie. W klubie. Nie! O, dobra. Nie puszczaj gazu podczas jazdy. Czyli już mamy to ukończone, okej. Czyli mógłbym teraz nawet puścić gaz, ale tego lepiej nie będę robił. Bo nie chcę znowu tego zrobić. O kurde. O Jezus. Mam się w wodzie zatrzymać, rozumiem, tak? Dobra, już mogłem puścić nogę z gazu na szczęście. Nie mogli dać jakiegoś wyzwania zamiast tego tej nogi z gazem, albo przynajmniej wyciągarki, żeby nie wiem, rozgnieść tą dynię czy coś. Wizyta u babci. No ale mamy na 3 gwiazdki, więc S. Essa, 4 minuty. Także zróbmy sobie jeszcze jedno wyzwanie, mianowicie przeprawa przez rzekę. Nie, ja już mam dość rzek. Wybierz odpowiednią drogę ciężkim pojazdem, aby przekroczyć szeroką rzekę. Cele dodatkowe. Weź udział w wyzwaniu nocą. Nie używaj wyciągarki. Dotrzyj do miejsca docelowego, gdy w twoim posiadaniu jest przyczepa warsztatowa. I co jeszcze? I co jeszcze? To jest cysterna. A nie przyczepa. A, tu jest, tak? To jest przyczepa warsztatowa? Tak. A, przepraszam, to trzeba jeszcze przełączyć na noc. Jak bliżej, jak ja jestem kurwa już przy tym. Dobra. To zobaczmy, where mamy przejechać. Dobra, tu by trzeba było przejechać. Kurde, no nie ma jak. I tak, srak, tak. Tak, bo tutaj nie wiem czy widzicie, ale jest takie ciemniejsze, znaczy jaśniejsze niż to ciemniejsze. Czyli ewentualnie może być tutaj dobry grunt. Przynajmniej na takiej rzece w miarę dobry. Dobra, jadymy. Nie możemy używać wyciągarki, więc to jest naprawdę minus. Ale okej. Okay. Przynajmniej będziemy mogli się naprawić w razie W. Jak już będziemy musieli użyć wyciągarki, to najwyżej spróbuję użyć wyciągarkę. Później zrobimy sobie jeszcze raz to zadanie, tylko po prostu właśnie nie używając wyciągarki bez tej przyczepy warsztatowej. A twój pojazd zacznie tonąć, wycofaj się, jedź inną drogą. No dobra, spróbuję. Ja też sobie te trasy tutaj tak dałem. Nie no, wyśmienicie. Się już boję tam wjeżdżać. Dobra. I już możemy nawracać w miarę. Dobra, prosto, prosto. Dobra. Tutaj troszeczkę skręcić. Dobra. Chyba sobie akurat w miarę dobrze to oznaczyłem. Mam taką nadzieję. No, jest tutaj takie trochę. Taki cheatens.
ale jest Gites. Oj, oj. Dobra, wynurzamy się. Nie, to są takie chwilowe, tylko takie pierdy. Chwilowe po prostu. Oj, 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 oj. Ten nie był chwilowy, trzeba uważać. Dobra, tu jest w ogóle wyżej. Nie wiem czemu. Tu jest taka ukryta trasa po prostu, taka raz wyżej, raz niżej. Spróbuję pojechać tutaj dosłownie jak po sznurku. Zobaczymy. O, dobra, tu było niebezpiecznie. O Boże. Dobrze, że nam nie dali, żebym patrzył z kabiny. Ale jedziemy naprzód, więc jest, jest dobrze. Gdzie to ma w ogóle silnik? Gdzieś tutaj po boku chyba. O, dobra, bo zjechałem z trasy odrobinę. Ojdź. Dobra, nawracamy. W sumie nie wiem, jakbym miał użyć tej wyciągarki, jak tu jest sama woda i tu nic nie ma. Pewnie jakieś kamienie czy coś, ale to też w dalszym ciągu. Ja stoję czy jadę? Jadę, okej, okay, dobra. Już myślałem, że dosłownie stoję, chociaż tą budkę, którą wieziemy, to jest naprawdę... Dobra, spróbujmy może już na wprost, tak w miarę pojechać i się nawróci zaraz. O, tutaj, bo nabierzemy prędkości. O, dobra, 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 jest, 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 jest. I teraz prosto. Nie wiem, czy ja się w ogóle ruszam? Nie mam pojęcia. Spróbujmy trochę skręcić. O. Dobra, jednak to nie było dobre. Ja pierniczę, no. Dobra, spróbujmy w ogóle wykręcić tutaj. Totalnie na prawo. O. A nie, czy się ruszam, czy to ta woda się rusza? Znaczy woda się na pewno rusza, ale nie wiem, czy ja w ogóle wyjeżdżam. Nie wiem, czy ja w ogóle... Nie wiem, czy ja utknąłem, czy ja jadę? Tutaj też gówno widać. Dobra, jadę na pewno. Ale naprawdę, ryjebanie. Sprawdziłbym na mapie, gdzie już jestem, ale nie chcę kusić losu. I znowu stoję. Ale już jadę. Dobra, spróbujmy jeszcze raz trochę nawrócić. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. Dobra, czyli tym razem spróbujmy może wycofać i tędy jakoś nawrócić bardziej. O, dobra, dobra, dobra. Nie, tu jednak nie. Ale się wynurza, co jest? Dobra, jedziemy, jedziemy. Na pewno? Nie wiem, kurwa. Pojedziemy. Dupa, nie wiem, kurwa, czy jadę, czy nie. Chyba jadę. Szybki luk na mapę. Jestem dosłownie w połowie drogi. Czy ja się ruszam? W sensie, czy ja jadę? Nie mam kompletnie żadnego pojęcia. Spróbujmy skręcić. Kurwa, się w ogóle nie przybliżam. Ja po prostu, kurwa, stoję w pierdolonym miejscu. Czyż ja, kurwa, w miejscu stoję? A jakbym tak od początku jechał tu? Tu. I tak. Ja pierdolę. Jestem chyba geniuszem. Znaczy, gównem, a nie geniuszem, ale... Dobra, na razie sobie pojadę tak. Już chyba ten limit w ogóle wyczerpałem. Tych gówien. Spróbujmy. Dobra, ta trasa jest kompletnie jakaś pokręcona, ale innej nie miałem w zanadrzu. Dobra, to są małe drzewka, także to przejadę, ale... Ja pierniczę.
Dobra, no spróbujemy, tak. Tu jeszcze w ogóle mamy... Tak, srak, tak. O, teraz się pokazuje. O kurwa, tutaj nie wiem jak może być. Dobra, na razie niech tak będzie. Dobra. Teraz spróbujmy. Ruszyć. No coś tam, kurde, ruszamy. Dobra, to ja mogę wjechać na tą wyspę od razu tutaj. Więc tak zróbmy. Wyjadę na wyspę. Tutaj. Już wcale nie muszę tam jechać kompletnie przez wodę, tylko mogę chociażby tutaj się podeprzeć o brzeg. Tak jakby. I potem znowu se wyjedziemy do... Przez wodę. Wskazane miejsce. Dobra. Tu już wyjeżdżam. I trzeba ustalić nową trasę. Okej. Dobra, tutaj stopnę. Teraz jestem tu, więc... Muszę przejechać... Tak, 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 srak, tak i tak. Czyli cała naprzód prosto. No, tutaj zaraz będzie ląd, więc... Nie powinno być też aż takiej tan. Nie no, to trzeba było kurde sposobem zrobić, a nie się niańczyć i pieprzyć z jakimś dziadostwem. Tym bardziej, że tu jest dosyć płytko, nawet kamienie widać. Więc nie, tutaj będzie dosyć płytko. Okej, dobra, ruszajmy. No, tutaj trawa wystaje, to nie, to wystarczyło sposobem, a jak gdzie tam kurde przez środek chciałem kurde jeziora przejeżdżać. Trzeba sposobem. No i teraz z górki. Teraz z górki. Nie trzeba było nawet wyciągarki ani nic. Czekaj, co my tu w ogóle mamy? Weź udział w wyzwań nocą. Nie używaj wyciągarki, dotrzyj do miejsca docelowego, gdy w twoim posiadaniu jest przyczepa warsztatowa. No to... Mamy przyczepę warsztatową ze sobą. Nie użyliśmy wyciągarki, no i jest noc, no to... Tyle. Zaletko wykończony, no i... Przeprawa przez rzekę na 3 kurde gwiazdki. Esa. 6 minut to teraz zrobiłem. Dobra. Co mamy w kolejnych wyzwaniach? Ostatnie wyzwanie jest to ekspedycja. Znajdź sposób, aby dostać się na szczyt skalistej góry. Weź udział w wyzwaniu nocą, dotrzyj do miejsca docelowego obiema ciężarówkami A3151. Odkryj wszystkie punkty obserwacyjne. Spróbowałbym w sumie. Dobra, można by spróbować zobaczyć na czym to polega i najwyżej, jak nam się teraz nie uda, to zrobimy to w innym odcinku. Dobra, przełączymy na noc. Gdzie jest ta druga? Aha, tutaj. I to... To... Dobra, pojedziemy sobie tą akurat tu i do miejsca docelowego, a tą pojedziemy sobie od razu tak. Dobra. Nie, nie chcę takiego widoku. A coś tutaj jeszcze było? Weź udział nocą, dotrzyj do miejsca docelowego obiema ciężarówkami, odkryć wszystkie punkty obserwacyjne. No to tak dosyć easy by wychodziło. Znaczy, zależy. Wyciągarki mogę używać. O kur... Czaczki. Jest tu jakiś mostek? Coś tam widzę, że coś tam jest. Dobra. Aha! Mógłbym to okrążyć. Ale widzę, że tak nie bardzo z okrążeniem. Więc spróbujmy może tędy sobie tak jakoś przejechać. Nie wiem, czy ja się tutaj dostanę w ogóle.
Dobra, to co robię, to jest naprawdę dziwne i niepotrzebne. Ale przynajmniej mamy się o co wyciągnąć. Dobra. Okej. Dobra, tutaj. Tu gdzieś droga niby jest. Tylko wolałem sobie ją oznaczyć tak plus minus. Aha, dobra, już widzę gdzie jest. A coś w ogóle tutaj mam? Jakaś naprawa? Bagażnik dachowy. Aha, paliwo i... Okej. Okay. Się wspomożemy trochę. Dobra, tu już jest taka ścieżka, więc damy sobie radę. Dobra. Okej, okay, jest kolejny punkt widokowy, czy jakkolwiek to nazwać. Mogę to strącić tak o. Nie, nie mogę. Kurde. Wow. Kurpa. Co to, bobry tak roztegowały? Czemu tak? Dobra, jest kolejny. I miejsce docelowe jest tutaj. Dotrzeć do miejsca docelowego obiema ciężarówkami. Odkryć wszystkie punkty obserwacyjne. No dobra, no. Takie trochę... easy. Póki co. Bo nie chcę nic zapeszać. Jestem kurwa zjebany. Nie gadaj, że ja kurwa nie mogę się nawet... Czemu ja się nawet wyciągnąć nie mogę, jak zgasł mi silnik, kurwa? Nie, dobra. Ja mam dosyć kurwa na dzisiaj tego wyzwania. Dobra, najwyżej zrobimy sobie to ostatnie wyzwanie w następnym odcinku. W każdym razie to byłoby już na tyle. Także jeśli wam się odcinek spodobał, możecie stawić łapę w górę. Jeśli jesteście nowi, to wiadomo, sub i dzwon, żeby nie przegapić nowych odcinków. Możecie też wbijać na mojego Instagrama, wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co, ja się z wami żegnam. Siema.